Cześć! Za jakiś czas wypuszczę pełną recenzję tych dwóch telefonów, ale zanim to się stanie, zapraszam do obejrzenia porównania zdjęć i filmów między droższym Honorem 90 i jego tańszej wersji 90 Lite. Zoom cyfrowy w obu przypadkach to 10-krotne przybliżenie, ale przy zdjęciach. Przy filmach na 90 to max 6, a przy Lite 10, pewnie z uwagi na ograniczenia w kwestii stabilizacji. Do tego Honor 90 posiada elektroniczną stabilizację obrazu, czego wersja Lite nie ma. Sami zobaczycie efekty. Mam na myśli stabilizację już w nagrywaniu. Nie chodzi mi o zoom. Wersja Lite nagrywa max w Full HD, zwykła w 4K. Nie wiem, gdzie patrzeć i jak to zrobić, ale tak to wygląda właśnie z przednich kamer. Nie, a tu jest 0.8, a teraz jest ok. 0.8 było przy wersji zwykłej Honora. No, musicie sami ocenić, jak to wygląda. Ja też mówię, więc słyszycie albo z jednego, albo z drugiego, jak to brzmi. Tu wygląda spoko. Co ciekawe, Honor 90 Lite ma 10-krotne przybliżenie, a zwykły Honor ma tylko przybliżenie 6-krotne. To wynika z uwagi pewnie na stabilizację, która jest tutaj w 90, a w 90 Lite nie ma, która tyczy się przybliżania również, więc tam nas troszkę wspomaga i możemy to zobaczyć na bardzo prostym przykładzie. Teraz nie mamy żadnego przybliżenia, ale zaraz to przybliżenie zrealizuję, uwaga. 90 Lite wygląda tak, jakby moje ręce naprawdę się tak trzęsły, że no, nie chcę tej używać, ale jakbym dużo ćwiczył albo pił. A tak nie jest. Ani jedno, ani drugie. I teraz zobaczcie, idę przy tej stabilizacji, przy tym przybliżeniu i widać, jak ta stabilizacja pracuje w zwykłej 90. Wiadomo, że na 90 Lite mogę jeszcze przybliżyć nawet do 10. Na 90 nie przybliżę, ale reasumując, które wypada lepiej? Czy jest między nimi przepaść? Zależy. Więcej możliwości ma wersja zwykła, ale Lite nie wypada przy niej blado. Sami zresztą widzieliście. Zdjęcia nocne. Tutaj no, wypada lepiej, nie ma co się oszukiwać. Honor 90 też szybciej robi te zdjęcia, czyli nie potrzebuje tak dużo czasu jak wersja Lite, aby w trybie nocnym wykonać zdjęcie. Przy nagrywaniu również ta stabilizacja robi robotę w 90, w 90 Lite bardzo, ale to bardzo widać, jak ten obraz się trzęsie. Kierując się tylko kwestią foto, czy dopłacilibyście 1000 więcej do Honora 90? Jeżeli lubicie moje materiały, subujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w następnym. Tymczasem trzymajcie się.